Pytam i o zdrowie pytam. Ach, ja też pytam, jak się pan czuje? Wspaniale, uwielbiam studio telewizji katowickiej i bardzo chętnie tutaj co pan ma miesiąc... telewizyjną twarz. O, dziękuję bardzo. Pani Violetto, panowie proszę. Broniarek, Wróblewski i Filler do dziś przechowują pani ogniste pocałunki, jakimi ich pani obdarzyła przed laty. Moje wspomnienia są troszeczkę ciekawsze i pikantniejsze, bo do dziś czuję, słyszę świst filiżanki, skałą i popielniczki, którymi pani cisnęła we mnie swojego czasu podczas omawiania naszego wywiadu z Las Vegas do Pruszkowa. Do dziś nie wiem, dlaczego właściwie chciała mnie pani uderzyć, a może nawet zabić, bo popielniczka przecież była duża. Proszę pana, tak naprawdę nie skrzywdziłabym nawet muszki. Pozory bardzo mylą. Wyglądam na tygrysicę, ale wcale nią nie jestem. Lubię bardzo spokój, prostotę. Odrzucam agresję. I myślę, że te sprawy trzeba rzucić w niepamięć. Postaram się. Pani Violetto, ja nie chciałem wtedy burzyć pani mitu, bo oboje dobrze wiemy, że ludzie kochają mity. Proszę pana, mity mnie interesują. A cóż to jest sława? To jest kubka kurzu. A jeżeli się na chwilkę zagubimy w tym całym tłumie i zapomnimy, skąd jesteśmy i skąd pochodzimy, to co się wtedy staje? Człowiek jest zagubiony. Mity mnie nie interesują. Interesuje mnie prosta droga. Wspaniała filozofia. Pamiętam, że wtedy, kiedy poznaliśmy się, pani uwielbiała opalać się bez biustonosza na hamaku ukryta za starym, wypłowiałym kocem rozwieszonym wśród drzew w Magdalence. I proszę nie mówić, że to jest nieprawda, ponieważ pani sąsiadka widziała i sama mi to opowiada. Proszę pana, jak pan mógł mi widzieć bez biustonosza, skoro sam pan mówi, że byłam ukryta? Ale ja miałem lornetkę i lornetowałem panią z samochodu. Rzeczywiście. Nie, proszę pana, takie rzeczy nigdy nie są na pokaz i na pewno nikt tego nie widział. Ale obraziła się pani, kiedy ujawniłem całym kraju, że pani wykonuje bardzo ciężką pracę fizyczną i wozi taczką węgiel do swojej domowej kotłowni. O, proszę pana. Absolutnie cię nie obraziłam, ponieważ się tego nie wstydzę. Sama wszystko robię. Sama karmię psy, kozy, koty. Ostatnio nawet pojechałam do sklepu, żeby im kupić rybę. I mówię, poproszę 5 kilo pierwszoklaśnej ryby. Bo mam takie holenderskie koty, mówię do pani sprzedawczyni. A ona na to, a jakie są holenderskie koty? A ja mówię, a czy widziała pani takie czarno-białe krowy na łące? To ja mam takie koty. Pani Violetto, wiem, że pani już zlikwidowała domową kotłownię. Tak, bo już mam centralne ogrzewanie. Wspaniale. A czy teraz w imieniu naszych drogich telewidzów mogę prosić o piosenkę w pani wykonaniu? Dobrze, ale co to będzie? No właśnie, co to będzie? Co to będzie, profesorze? Co to będzie? Pani Violetto, ja już pani dałem sygnał oczy czarne. Oczy czy mogą czarne być? Ale zdaje się, że to śpiewamy już oczy czarne wcześniej. No to powtórzymy to z moim akompaniamentem, dobrze? No dobrze. Możemy? Mogę zacząć? Naturalnie. Dziękuję bardzo. Горячие огня.
Потом я тебя, потом ты меня, потом снова ты, потом снова мы. Потом расстелимся. Yeah.